Odejdźcie tutaj! Odejdźcie tu! A powiem wam o najpiękniejszej rzeczy w życiu! O największym skarbie! Czy jesteście gotowi? Przyjdźcie tu! A ja wam pokażę Boga żywego! Przyjdźcie tu! Z czymkolwiek! Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi, żeby zostawić swoją patologię? Czy jesteście gotowi, żeby wyjść z depresji? Czy jesteście gotowi, żeby Bóg żywy był po waszej stronie, żeby z wami szedł, żeby was prowadził? Przyjdźcie tu, poznajcie Boga żywego, Jezusa Chrystusa. Nie marnujcie chwili jednej. Przyjdźcie tu, a my pomodlimy się z wami. Pomodlimy się modlitwą zjednoczenia z Bogiem żywym, z Jezusem Chrystusem. Ja kiedyś padłam przed Bogiem. Nie wiedziałam, kim ten Bóg jest, kto jest Bogiem. Nie wiedziałam, pytałam się. Byłam w głębokiej depresji. I kiedyś zawołałam: Boże, pokaż mi prawdę. Boże, pokaż mi, kim jesteś. I stanął przede mną Jezus Chrystus i wyprowadził mnie z doła, z depresji. Do dzisiaj wyprowadza mnie z ciemnych miejsc. Podejdźcie tu, a wam pokażę, co jest największym szczęściem człowieka w tym życiu. Biblia mówi, że głupi mówi, że nie ma Boga. Głupi mówi, że nie ma Boga. A ja wam mówię, że Bóg jest. Wielki Jahwe, potężny. On jest moim ojcem. On mnie prowadzi. Przyjdźcie tu, a się pomodlimy razem. Pomodlimy się modlitwą zjednoczenia z Bogiem. Oddajcie serce Jezusowi, a On was uleczy. On was wyprowadzi z czegokolwiek. Jakiekolwiek trudności, jakiekolwiek problemy, nuda życia, kołowrotek, pustka, depresja. Bo kiedyś zgaśnie światło. Kiedyś zgaśnie światło i wszyscy staniemy przed wielkim Jahwe. Podejdźcie tu. Opowiem wam, co jest największym skarbem. Nie marnujcie swojego życia na głupotę, na pustkę, bo to wszystko przeminie, to jest nic nie warte. To jest jak pyłek. Te wszystkie rzeczy, na których polegacie, to wszystko przeminie. Ale jest wieczność, przed nami jest wieczność. Zapraszam was tutaj. Jeżeli ktoś z was chce się pojednać z Jezusem Chrystusem, nie marnujcie jeszcze, nie marnujcie następnej minuty. Podejdźcie tu. I pomodlimy się razem, modlitwą zjednoczenia z Bogiem. Oddajcie Jezusowi swoje serce. Nie mówimy o żadnej religii. Nie mówimy o żadnych obrzędach, które nic nie znaczą. Namawiamy was do odwrócenia się od swoich grzechów i oddania swojego serca Jezusowi, zjednoczenia się z Bogiem żywym, z Jezusem Chrystusem. Jeżeli to zrobisz, ja ci obiecuję, że twoje życie zmieni się, stanie się piękne, stanie się głębokie, będzie miało sens. Nie marnuj tej szansy, nie odchodź, nie mów do siebie, że Boga nie ma, bo tak mówi głupi. Bóg jest. Jezus Chrystus umarł za każdego. Jeżeli zdecydujesz się, żeby oddać Mu swoje serce, swoje życie, On przyjdzie do twojego serca, On przyjdzie do twojego życia. On je odmieni, On je wypełni. Wypełni je czymś pięknym, czymś niesamowitym. Nie marnujcie kolejnych dni na to, co przeminie.